Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, to ostatni dzień naszych rekolekcji. Dzień, w którym chcemy podsumować to wszystko, co przez ten czas łaski otrzymaliśmy od Boga. Dzień, w którym chcemy nade wszystko Bogu dać to, co najpiękniejsze z naszego serca. Powiedzenie Mu: chcę, żebyś stał się największą miłością mojego życia. Chcę rozpocząć z Tobą ten najpiękniejszy romans, do którego zostałem stworzony. Żyć tylko dla Ciebie. Słowo Boże mówi nam, że naszym przeznaczeniem jest żyć tylko dla Niego. Może tutaj się niektórzy obruszą, a niektórzy odetną z ulgą, ale małżeństwo jest tylko do śmierci. W wieczności już nie będziesz miała swojego męża, w wieczności już nie będziesz miał swojej żony, w takim związku i w takich relacjach tu na ziemi. Wszyscy będziemy jak aniołowie w niebie. Czyli będziemy całkowicie skoncentrowani na Jego oszałamiającej miłości, dobroci, majestacie, chwale, która będzie nas dosłownie pochłaniać. I już nikt i nic nie będzie ważniejszy niż On i uwielbianie Go. I to, co mówiliśmy wczoraj, zachwyt Jego miłosierdziem. Oczywiście w tej miłości, gdzie będziemy całkowicie skoncentrowani na Nim, będziemy kochać siebie nawzajem. Wszyscy ci, którzy będą w Królestwie, będą cudownymi, wspaniałymi naszymi braćmi i siostrami. Ale małżeństwo tu na ziemi jest zapowiedzią, figurą tego małżeństwa, do którego dojrzewamy tutaj na ziemi każdego dnia. Do tego, abyśmy byli zaślubieni Bogu. Bóg będzie naszym oblubieńcem. I to jest ta relacja, do której mamy dojrzewać. Nie tyle relacja sługi do Pana, ale relacja oblubieńca do oblubienicy. Tu jeszcze wchodzimy w tą piękną relację syna i córki Króla Wszechświata, gdzie On jest naszym Abba, tatusiem, ale tam, w niebie, w sposób szczególny będziemy dojrzewać przez całą wieczność. To się nigdy nie skończy. W tej oszałamiającej wizji Jego i relacji naszej w Nim, relacji oblubieniec, oblubienica. Kochani moi, chciałbym, żebyśmy dzisiaj w sposób szczególny zrozumieli pewną rzecz, która jest niesłychanie ważna w kolejnym etapie naszego życia duchowego. Chciałbym was zaprosić do tego, co będzie szczególnie związane z tym, co Słowo Boże nazywa przesianiem. Chciałbym was poprowadzić w tym słowie, które związane jest z tajemnicą przesiania. Ponieważ, jeszcze raz, jestem przekonany o tym, że przychodzi bardzo, bardzo trudny czas wielkiego ucisku, jaki Jezus zapowiada w Słowie Bożym. Ucisku, jakiego nie było od początku. Trudno będzie nam porównywać to, co ma przyjść, z tym, co już było, bo Jezus mówi, że takiego ucisku nigdy nie było. On będzie szczególny. I w tym wielkim ucisku my, chrześcijanie, będziemy szczególnie powołani, aby świecić Jezusem Chrystusem, aby objawiała się w nas Ewangelia. To pokolenie wielkiego ucisku będzie charakteryzowane w 12 rozdziale Księgi Apokalipsy i będzie to pokolenie, które będzie pokoleniem niewiasty, ona będzie ich rodzić w bólu, w krzyku rodzenia. Będzie to wielki ból dla niej urodzić nas dla Boga, do tej intymności z Nim, do której On nas przeznaczył. I to pokolenie będzie charakteryzować się tym, że będą mieć na sobie krew baranka, słowo świadectwa Jezusa i nie umiłują swojego życia, ale będą zdolni do oddania swojego życia za wierność Jezusowi do końca. I wierzę całym sercem, że dzisiaj
To, co Duch mówi do Kościoła, w sposób szczególny jest związane z formowaniem pokolenia niewiasty, które będzie objawiać światu Kościół i Ewangelię na poziomie takim, jakiego jeszcze nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Bóg nigdy nie patrzył na tłum w takim oto rozumieniu, że zwracał się do tłumu, on się zwraca do wszystkich, ale patrzy indywidualnie na ciebie. On zawsze patrzy indywidualnie na każdego z nas w tym kościele. No tak jakbyś był jedynym człowiekiem w tym kościele i on cały jest dla ciebie, a ty cały jesteś dla niego. Pomimo tego, że jest nas aż tylu, on patrzy teraz na ciebie. I ciebie będzie chciał uformować do takich standardów życia chrześcijańskiego, które będą odpowiadały kryterium ewangelicznym, abyś był zdolny dać świadectwo Jezusowi i dać świadectwo Jezusa w swoim sercu, kiedy przyjdzie czas ucisku. To będzie związane z przesianiem każdego z nas. Czym jest przesianie? Przesianie jest krótkim, intensywnym działaniem szatana w naszym życiu, którym celem będzie zniszczenie naszej wiary w Jezusa Chrystusa. To nie są te różnego rodzaju próby i doświadczenia każdego dnia, które przechodzimy. To jest coś gwałtownego, bardzo intensywnego, gdzie cała moc piekła skoncentruje się na tym, aby wydrzeć z twojego serca wiarę w Jezusa Chrystusa. Przesianie w szczególny sposób jest pokazane tuż przed męką, śmiercią Jezusa. Jezus zapowiada to przesianie w kontekście świętego Piotra szczególnie i 12 apostołów. Mówi do Szymona: Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby przesiać was jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała twoja wiara, a ty, kiedy się nawrócisz, utwierdzaj swoich braci. Kochani moi, nie rozumiemy, jak wielki konflikt duchowy rozgrywa się obecnie na ziemi. Urodziliśmy się w pokoleniu niewiasty w sposób szczególny. Jestem o tym osobiście przekonany. Urodziliśmy się również w środku wojny duchowej. Nie jesteśmy świadomi, jak wielką nienawiścią nienawidzi nas szatan. Słowo Boże mówi, że krąży jak lew ryczący 24 ha na dobę dookoła ciebie, wyczekując, kiedy uderzyć w twój najsłabszy punkt, tak, żeby cię zniszczyć. Kiedy idziesz całym sercem za Jezusem, kiedy jesteś całkowicie oddany Maryi, wiesz, przekraczasz pewną linię, którą nazwałbym linią obojętności piekielnej. Kiedy przekraczasz tą linię, w tym momencie włączają się wszystkie alarmy w piekle. Wszystkie systemy alarmowe w królestwie ciemności. Kiedy chcesz iść całym sercem za wolą Bożą, stajesz się zagrożeniem dla królestwa ciemności. Głównym celem ataków demonicznych. Jeśli przekroczyłeś tą linię, to zataczasz falę w świecie niewidzialnym, stawiając w stan gotowości całe piekło. Musisz być tego świadomy. Nie mówię, kochani moi, o nominalnych katolikach. Nie mówię o tych, którzy zredukowali swoje chrześcijaństwo do paciorka klepniętego. Już wiecie, co mam na myśli, mówiąc klepnięty paciorek po tych trzech dniach rekolekcji, rano czy wieczorem. Do zjedzenia dobrej rybki zamiast mięska w piątek i do pójścia do Bozi w niedzielę do kościółka, gdzie i tak patrzę tylko na Bozi, a sercem jestem zupełnie gdzieś indziej. Taki katolik nie jest żadnym zagrożeniem dla mocy piekielnych. Taki katolik nie będzie przesiany.
Przesianie w ogóle Piotra i apostołów dokonała się po wielkim objawieniu, które otrzymali od Jezusa w czasie ostatniej wieczerzy. Przesianie zawsze będzie w sytuacji, w której będziesz szczególnie wywyższony przez Boga. Zawsze mam takie przekonanie, które jest doświadczeniem wielu, wielu rekolekcji, przez które doświadczam i głoszę, że im większy duchowy sukces, im bardziej Bóg otwierał serca ludzi na rekolekcjach, im bardziej było to potężne objawienie Bożej mocy, ludzie wychodzili w pragnieniu pełnego nawracania się do Boga, tym bardziej muszę uważać na to, co będzie po takim sukcesie duchowym. Muszę być wtedy szczególnie uważny, żeby nie wpaść w letarg poczucia takiego, wiecie, sukcesu, bo w tym momencie szatan najczęściej zaatakuje. Zawsze w jakimś szczególnym, duchowym, potężnym objawieniu w twoim życiu. Nawet ci, którzy nawracają się, nie mają świadomości tego, że szatan wyrzucony, na przykład po takiej pięknej, dobrej, szczerej spowiedzi z całego życia na przykład, nie? Kiedy radykalnie chcemy odciąć się od grzechu. Słowo Boże mówi, że szatan wyrzucony z czyjegoś mieszkania, w którym dotychczas był, idzie po 7 duchów złośliwszych i wraca. Odebrać to, co było jego. Nie mamy świadomości tego, że w momencie, w którym naprawdę całym sercem zaczynamy się nawracać, to i piekło nie zostaje bezczynne. Szatan się wścieka, bierze 7 złośliwszych duchów i przychodzi, aby cię wyrwać z rąk Jezusa. Wyrwać cię z jego serca. Musisz być tego świadomy. I to będzie często ten moment przesiania. To objawienie Piotra i apostołom było wtedy, kiedy Jezus w czasie ostatniej wieczerzy przekazał im te słowa. Przekazuję wam królestwo. Wow. Przekazuję wam królestwo Boże. Jak mnie przekazał je Ojciec mój, abyście jedli i pili przy stole moim, w królestwie moim i zasiadali na 12 tronach. Niesamowite objawienie. Niesamowite doświadczenie tego, jak niewiarygodną wartość i godność otrzymali. Jakie niesamowite przeznaczenie mają od Boga. I za chwilę nadejdzie przesianie. Jest bardzo ważne. Jezus, kiedy wypowiadał te słowa, wiedział, że przyjdzie przesianie na Piotra i apostołów. Ale co jest bardzo ciekawe, zwróćcie uwagę na to, co mówi Jezus. Szymonie, Szymonie, oto szatan poprosił Boga, aby was przesiać. Przypomina wam to coś. Dokładnie ta sama sytuacja jest w księdze Hioba. Hiob był najsprawiedliwszym, świętym człowiekiem tamtego czasu. Był tak gorliwy w modlitwie, w składaniu ofiar, że nawet kiedy widział imprezujących swoich synów, nie wiedział, czy zgrzeszyli w nocy, jak imprezowali, czy też nie, ale rano za synów składał już ofiarę przebłagalną i prosił Boga o wybaczenie, gdyby oni czasami tej nocy zgrzeszyli. To on już wstawiał się za nimi do Boga. Był tak gorliwy, tak święty, tak przejęty tym, kim jest Bóg. Jak bardzo Hiobowi zależy na Bożym błogosławieństwie. Dla niego i całej rodziny. I wtedy szatan stanął
przed Bogiem i powiedział tak: wiesz dlaczego Hiob tak bardzo modli się do Ciebie, składa ofiary, daje Ci swoje serce, daje Ci swój czas? Bo zobacz, co od Ciebie otrzymał. Jest najbogatszym człowiekiem. Ma niesamowite bogactwo, niesamowite błogosławieństwo, mnóstwo synów, córek, bydła, profitów różnego typu, które otrzymuje od Ciebie. Zabierz mu to, a zobaczysz, jak Cię zacznie przeklinać. Zabierz mu to, a zobaczysz, jak Cię zacznie przeklinać. I wtedy Bóg daje pozwolenie szatanowi, żeby wypróbował, przesiał Hioba. Bóg, można powiedzieć, cały drży, jego serce drży. Czy rzeczywiście Hiob kocha mnie, dlatego że ja mu błogosławię w tych wszystkich dobrodziejstwach, które mu daję? Czy kocha mnie dlatego, że po prostu jestem jego umiłowanym Bogiem? I pozwala szatanowi, aby szatan wypróbował Hioba. Pytanie do każdego z nas. Jak bardzo zaczęłoby ci się walić życie, gdyby po kolei szatan zaczął ci zabierać różne rzeczy? Może twojego ukochanego męża by ci zabrał za 3 dni. Albo może twoje ukochane dziecko. Albo jutro jest niedziela, ale w poniedziałek idziesz do pracy i nagle okazuje się, że wylatujesz z pracy, że firma bankrutuje. Jesteś na lodzie. Nie wiesz, co robić dalej. Proszę, wyobraźcie sobie różnego rodzaju sytuacje, w których nagle wali wam się życie. W jeden dzień na Hioba spadły wszystkie możliwe nieszczęścia. W jeden dzień. Zostało mu tylko jedno. Usiąść na kupie gnoju. Wziąć skorupę. I drapać swoje strupy, ponieważ został trędowaty. Stracił wszystko. Zachorował, został trędowaty, siedzi na kupie gnoju. W jednym momencie to jest przesianie. I teraz cała walka toczy się o to, czy Hiob przeklnie Boga. Co my byśmy zrobili na miejscu Hioba? Kiedy zwyczajne sytuacje w naszym dniu, ktoś nam się wepchnie, wiesz, samochodem, ktoś nam coś tam zwinie, ktoś jakiś awansik w pracy nam zabierze, nie dostaniemy podwyżki, ktoś tam... I już jesteśmy wściekli, już do Boga pretensje, za jakie grzechy, dlaczego ja, co ja takiego zrobiłem? I z pretensjami do Boga. Sytuacje przesiania pokazują nam, co my tak naprawdę w głębi serca do Niego czujemy. Kim On dla nas jest. Jeśli ci się wszystko udaje w życiu, takie, wiesz, może ryski, mniejsze lub większe, takie potrząśnięcia chwilowe, wiecie, 2 skali Richtera, to jest na spokojnie, mam kontrolę nad tym wszystkim, ale jest dobrze. Ale kiedybym stracił wszystko, trzęsienie ziemi, które zabiera mi wszystko, co dotychczas było poczuciem mojego bezpieczeństwa, radością mojego życia i nie mam już żadnego poczucia bezpieczeństwa według ducha tego świata, co bym odkrył w moim sercu do Boga? Co ja do Niego czuję? Zwróćcie uwagę, kochani, że szatan musi poprosić o przesianie. I zobaczcie na Boga. On tak ufa jak dziecko. Jak dziecko ufa Tobie, że go nie przeklniesz.
że nie zbuntujesz się przeciwko Niemu, że nie wykrzykniesz: Ty jesteś tyranem, Ty jesteś katem, jesteś straszliwy. Wiecie, Bóg nie karze w takim rozumieniu, jakim potocznie myślimy o karze. Pamiętajcie, że On cały jest miłością i miłosierdziem. Jego sprawiedliwość dla Jego dzieci, które są chrześcijanami, które wybrały Go ponad wszystko, Jego sprawiedliwość oznacza usprawiedliwienie z każdego grzechu, obmycie krwią baranka. On nas usprawiedliwia w swoim miłosierdziu. On nas nie karze. My, chrześcijanie, którzy idziemy za Jezusem całym sercem, jesteśmy przesiewani, a nie karani. I o to przesianie musi poprosić szatan i uzyskać zgodę od Boga. To przesianie jest dla nas niesłychanie ważne, ponieważ jeszcze raz, żebyśmy zobaczyli w sercu, czy my kochamy Boga dla Niego samego, czy tylko, to czy mówiłem wczoraj, traktujemy Go jak handlarza. Ja będę się modlił, ale daj mi to, to i to. Będę chodził do kościoła, ale ma być tak, tak i tak. Dam Ci tą nowennę pompejańską, ale masz mi dać to, o co Cię proszę. Handel, handel, handel. On chce mieć z nami relację, która jest intymnością miłości dla Niego samego. Relacją, którą chce już tutaj mieć z nami na ziemi, którą będzie miał z nami w niebie. W niebie już nie będzie żadnego handlu. Nie powiesz: kurczę, przydałoby mi się w tym mieszkaniu w niebie jakaś komoda fajna. Może, Boże, zmówię teraz koronkę do Ciebie i prosiłbym o tą komodę, bo fajnie by pasowała do tego mojego pokoju w niebie. Już nie będzie interesu. Tam będziemy cali, zanurzeni w Jego miłość, a On będzie nas uszczęśliwiał. Chciałem powiedzieć 24 na dobę, ale tam nie będzie 24 na dobę. Tam już nie będzie czasu. Będziemy wiecznie uszczęśliwiani przez Niego, dla Niego samego. Tam nie będzie już żadnego interesu z Bogiem. I On chce, abyśmy Mu zaufali całkowicie i chce, abyśmy już tu na ziemi żyli w tych pierwszych krokach relacji, którą będziemy z Nim przeżywać przez całą wieczność w niebie. Kiedy powiemy tak jak Hiob: Pan dał i Pan wziął, niech Jego imię będzie błogosławione. Mieć taką wolność do tego wszystkiego, do czego jesteśmy dzisiaj tak bardzo przywiązani, że kiedy może to stracimy, nie wejdziemy w przeklinanie Boga, życia, samego siebie, tylko wejdziemy w jeszcze głębszą intymność i przylgnięcie całego naszego serca do Jego serca. I nie damy satysfakcji diabłu nawet jedną myślą buntu przeciwko Bogu. Pamiętam, jak byłem w Stanach, głosiłem w jednym ze Stanów, gdzie spotkałem się z takim dosyć znanym charyzmatykiem, który jeździ po całym świecie, prowadzi krucjaty uzdrowienia. Rzeczywiście ma niesamowity dar uzdrawiania od Pana Boga. Ludzie wstają z wózka, odrzucają kule, są uzdrawiani z różnych chorób, nieuleczalnie chorych. A jego własna córeczka od 12 lat, od urodzenia, chora na jakąś dziwną chorobę, w której gnije jej ciało. Ona nie może nawet leżeć, żeby nie mieć odleżyn, więc wisi na takim specjalnej konstrukcji, żeby jej ciało miało minimalny kontakt z jakąkolwiek materią, bo od razu otwierają się rany. I ona wisi na takim, w takiej konstrukcji. Rozumiecie? Mała dziewczynka, 12 lat, od urodzenia. Pytam go: co czujesz w sercu?
Kiedy modlisz się za ludzi i ludzie wychodzą z nieuleczalnych chorób, wstają z wózku, odrzucają kulę. Odrzuciłeś te kule, czy po prostu położyłeś je tutaj obok? No, dobra, okej. Już myślałem, że cud. Nie żartuję, przepraszam. Mówię, co czujesz, nie? Co czujesz w sercu? Kiedy Bóg porusza się i uzdrawia tych wszystkich ludzi, przyjeżdżasz do swojego domu, wchodzisz do pokoju, gdzie wisi twoja córka, o którą modlisz się 12 lat i ona cały czas tak strasznie cierpi. Wiecie, co mi powiedział? Modlę się tylko jedno, żebym nigdy nie stracił zaufania, że Bóg jest dobry. Że Bóg jest dobry. I kiedy chce mi się płakać, patrząc na moją córkę, wznoszę ręce do góry i zaczynamy śpiewać pieśń uwielbienia. I biorę różaniec w swoją dłoń i mówię różaniec, kochając ją, bo nawet trudno mi ją dotknąć. I wiem, że Bóg jest dobry dla mnie, dla mojej córki. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale nie chcę, żeby szatan wyrwał z mojego serca fundament mojej wiary, że Bóg jest dobry, że to wszystko ma jakiś sens, którego teraz jeszcze nie rozumiem. To przesianie, o którym mówi Jezus w kontekście Piotra i apostołów, on nawiązuje do tego, co dzieje się ze zbożem, pszenicą w Izraelu. To jest taka klatka metalowa, do której wkłada się zboże. I zaczyna się trząść tą klatką i z góry na dół, i z góry na dół i trząść, żeby zostało samo zboże. Wszystkie chwasty, kurz, brud, ziemia, wszystko to, co nie jest zbożem, co nie jest pszenicą, musi zostać usunięte z tej klatki. Zostaje tylko samo zboże. Ale trzeba to trząść w taki sposób, nie? Do przodu, do tyłu, z góry w dół i tak się cały czas trzęsie. Wszystko się trzęsie. Wszystko wywraca się do góry nogami. Już nie wiesz, gdzie jest góra, nie wiesz, gdzie jest dół. Wszystko ci się wali. Piotr oczywiście był przekonany o tym, że jego to nie ruszy. Jezus mu mówi o przesianiu. Jezus mu zapowiada, że to przesianie będzie związane ze zdradą Jezusa Chrystusa. On się go wyprze. Kto się go wyprze? Papież. Kilka godzin temu wyświęcony. W czasie pierwszej mszy świętej, prymicyjnej. Przed chwilą ci wspaniali kapłani, wyświęceni biskupi, wśród nich papież, otrzymali niesamowite objawienie przeznaczenia, do którego Bóg ich przygotował. Mają objąć królestwo. Tak jak Jezus dostał całe królestwo od Ojca, tak Jezus im teraz to królestwo przekazuje. I będziecie na 12 tronach sądzić 12 pokoleń Izraela. Macie największą władzę, jakąkolwiek ktokolwiek może mieć pod niebem. Daję ją wam. Jak musieli urosnąć w piórka. Jezus mówi do Piotra, kiedy ten oczywiście oponuje, prawda? Pamiętacie? Kiedy Jezus mówi o swojej śmierci. Panie, to na ciebie nie przyjdzie. Choćby trzeba było, to pójdę z tobą na krzyż. Choćby cię wszyscy zostawili. Ja ciebie nie zostawię. Może siedzisz tutaj w tej ławerce i mówisz, okej. Okay. Ale ksiądz nie wie, jak ja kocham Boga. Jestem w grupie uwielbienia. Prowadzę, jestem liderem.
Ksiądz nie wie, co ja mam w sercu, jak płonę miłością do niego. Okej? Jestem przekonany, że Piotr dokładnie tak samo myślał. Tak samo. Jezus patrzy na Piotra i mówi: Piotrze, kogut trzy razy nie zapieje, a ty się mnie wyprzesz. Panie, ja? O czym ty mówisz? Czy ty nie widzisz, jak cię kocham? Tak, Piotrze, ty. Ty, pierwszy papieżu, wyprzesz się mnie. Kilka godzin później Piotr grzeje się przy ognisku. Podchodzi zwykła służąca. Czy ty czasami nie jesteś jednym z jego uczniów? Ja? O czym ty mówisz, kobieto? Nie znam tego człowieka. Piotrze, nie znasz tego człowieka? Przecież kilka godzin wcześniej mówiłeś, że pójdziesz z nim na krzyż, że go nie zostawisz. A teraz mówisz: nie znam tego człowieka. Przerzucam was teraz do tego miejsca w Ewangelii, w którym Jezus mówi o zdumiewającym sądzie, że staną przed nim ci, którzy uzdrawiali chorych. Ci, którzy uwalniali od złych duchów. Ci, którzy głosili Ewangelię. Jezus spojrzy na niektórych z nich i powie: idźcie precz ode mnie. Nie znam was. Nigdy was nie znałem. I tam jest to słowo jadako, gnosko. Słowo, które mówi o relacji oblubieńczej, jaka jest między oblubieńcem a oblubienicą. Jezus mówi w tym zdumiewającym fragmencie Ewangelii, że nie przyzna się do nikogo, kto nie zbudował z nim tutaj na ziemi oblubieńczej relacji. Relacji, jaka jest między zakochanym i zakochaną. Gdzie nikt i nic nie wchodzi między ich serce. Piotr jeszcze nie był zdolny do takiej miłości. On kochał bardzo po ludzku. Gdyby włożył wtedy swoją głowę w tomograf, to by mu wyświetliło, wiecie, w części mózgu, które były odpowiedzialne za procesy chemiczne zwane omyłkową miłością, ale to była chemia. To nie była miłość. Chemia. Ilu ludzi tutaj ślubowało przy tym ołtarzu: będę cię kochał, będę wierny, uczciwy, nie opuszczę cię nigdy. 3 lata później nie mogą na siebie patrzeć, wrzeszczą na siebie w sądzie. Nienawidzą się do końca życia. Chemia, a nie miłość. Jednym z największych problemów i dramatów jest to, jeśli ktoś myli chemię, motylki w brzuchu i zauroczenie, zakochanie, czyli uczucia, z miłością. I w tym stanie podejmuje decyzję o małżeństwie. Dramat. Dramat. Piotr został przesiany. Zawaliło mu się wszystko. Jego kolega, Judasz, też został przesiany. I też mu się wszystko zawaliło. Piotr gorzko zapłakał, kiedy uświadomił sobie prawdę o swojej miłości do Jezusa. Judasz również uświadomił sobie prawdę, kim dla niego był Jezus. Wart tylko 30 srebrników. Judasz rozpoczyna swoisty proces samooskarżenia. Widzi, co złego zrobił. Przychodzi do Sanhedrynu i rzuca te 30 srebrników. Mówi: nie chcę ich.
rozpacz. I idzie się powiesić. Zdradził Jezusa i poszedł się powiesić. Piotr zdradził Jezusa, ale podjął inne decyzje. Zapłakał. Jego serce zostało zmiażdżone prawdą o tym, jak kocha Jezusa. To przesianie Piotra, przesianie apostołów przez 3 dni Golgoty, Wielkiej Soboty i Zmartwychwstania było straszliwe. Piotr jest tak wstrząśnięty tym, co zrobił. On sobie nie może z tym poradzić. To poczucie winy jest przeogromne. Myślę sobie, nawet ta sytuacja, wiecie, po zmartwychwstaniu. Kiedy apostołowie wypływają na połów i nic nie łowili. I wracają po tym połowie i patrzą, że na brzegu jest ktoś, kto przypomina Jezusa. Jan, umiłowany uczeń, patrzy na niego i mówi, to jest Pan. Piotr jak tylko usłyszał, że to jest Pan, ściąga ciuchy, wskakuje w morze i płynie, rozumiecie, do Jezusa, żeby być jak najszybciej u Niego. On cały czas szuka w Jego oczach przebaczenia po prostu. Cały czas szuka jakiegoś ukojenia bólu z powodu tego, co zrobił, że zdradził. Judasz szukał gałęzi. Piotr szukał Jezusa. Judasz szukał gałęzi. Piotr szukał Jezusa. I wtedy pamiętacie, Jezus uśmiecha się do niego. Zaprasza go. Przygotował ognisko. Stworzył scenerię. Tą scenerię, która była wtedy w tą straszliwą noc, tam na dziedzińcu Heroda, gdzie Piotr zdradził, 3 razy wyparł się Pana. Jezus teraz zaprasza go do tego ogniska. Piotr dokładnie wie, o co chodzi. Jezus patrzy na niego. Bardzo mi się to podoba, bo wiecie, my byśmy od razu pojechali w ten sposób, nie? Piotrze, usiądź. Nie mówiłem, że zdradzisz? Kozaczyłeś. O co to nie ja, jak cię kocham? Już mówiłem ci. A nie mówiłem? Przyznaj mi rację. Rozumiecie? Zaczynamy już, nie? Nasze mądrości, które jeszcze bardziej pogłębiają w kimś poczucie winy. Dokładnie wiesz, że źle zrobiłeś, a ten, kto cię kocha, jeszcze ci ze wszystkich stron pokaże, naświetli twój grzech, twoją słabość, co złego zrobiłeś. Efektem tego często jest agrecha, a nie pragnienie totalnego nawrócenia i wynagrodzenia za to, co się zrobiło. Jezus nie wyrzuca Piotrowi nic. Nie przypomina mu tego, co mówił, jak się zachował. Pyta go tylko o miłość. I ten dialog jest niesamowity. Wiecie, że on składa się z pewnych niuansów. Po polsku jest to troszeczkę nie do zobaczenia, ale po grecku to widać bardzo dobrze. Jezus pyta Piotra: Piotrze, czy kochasz mnie bardziej niż inni? Niż ci, którzy są wokół ciebie, apostołowie. Wśród nich jest Jan, który nie zdradził, był do końca z Jezusem. A Jezus pyta Piotra, czy kochasz mnie bardziej niż oni. Jezus używa słowa agapeo. Agapeo oznacza miłość zdolną do oddania życia. Czyli Jezus pyta Piotra,
Piotrze, czy kochasz mnie miłością, która jest zdolna do oddania za mnie życia? Piotr patrzy na Jezusa i mówi: Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Panie, kocham Cię. Kocham. Ale używa słowa fileo, co oznacza taką ludzką przyjaźń. Mówi: Panie, ja Cię kocham taką zwykłą ludzką przyjaźnią. Jezus zadaje mu drugie pytanie. Piotrze, czy kochasz mnie miłością, która jest zdolna oddać za mnie życie? Piotr drugi raz odpowiada: Panie, ja Cię tylko darzę taką ludzką przyjaźnią. On dokładnie, Piotr, wie, już nie ma złudzeń co do swoich deklaracji miłości Jezusowi. Widzi dokładnie swoją nędzę i słabość. I Jezus trzeci raz pyta Piotra: Piotrze, i teraz jest ciekawa rzecz, że zniża się do poziomu Piotra i pyta: Piotrze, czy Ty mnie fileo, czy Ty mnie darzysz tą ludzką przyjaźnią? Piotr mówi: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię darzę tą ludzką przyjaźnią. I wtedy Jezus mówi: Paś owce moje, przyjdzie czas, kiedy Cię opaszą i pójdziesz tam, gdzie nie chcesz. Jezus zapowiada, jaką śmiercią Piotr umrze. Wiecie, w tym dialogu jest coś niesamowitego, ponieważ po przesianiu Jezus pyta nas tylko o miłość. Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby Cię przesiać. Ty, nawróciwszy się, utwierdzaj swoich braci. Gdzie jest przestrzeń nawrócenia po przesianiu i w czasie przesiewania? Całkowita wiara, zaufanie w Boże miłosierdzie. Czy rozumiecie? Judasz przesiany nie pozwolił, aby jego serce zaufało miłosierdziu Jezusa, że Jezus chce mu tą zdradę przebaczyć. Piotr, przesiewany, otworzył swoje serce na Boże miłosierdzie i Boże przebaczenie. Jezus o to się modlił. Zauważ, że kiedy jesteś przesiewany, w Twoim życiu jest ciemność, wszystko Ci się wali. Tracisz totalne poczucie bezpieczeństwa. Wali Ci się wiara, pojawia się totalne zwątpienie, zniechęcenie, bunt. To wszystko, co dosłownie atakuje Twoje serce, żeby wejść do Niego. A Jezus w tym czasie modli się. Modli się za Ciebie. Żebyś nie przeklął siebie, Boga, swojego życia. Jezus modlił się za Piotra, aby nie stracił wiary. Jakiej wiary? W miłosierdzie Jezusa, w Jego przebaczenie Jemu. Co byś zrobił na miejscu Judasza? Gdybyś zdradził Boga, wziąłbyś kasę za kompromis ze złem. Patrzę na historię Kościoła. Ile było takich sytuacji, w których był tak zwany sojusz tronu z ołtarzem. I Kościół w wielu momentach zdradzał Jezusa za profity materialne, finansowe. Co byś zrobił na miejscu Judasza, gdybyś zdradził Boga?
gdybyś się go wyparł? Wszedłbyś w rozpacz, która poprowadziłaby do nienawiści samego siebie, odrzucenia samego siebie i byś się powiesił? Nie wiem, kochani, jakie będzie wasze przesianie, ale każdy z nas będzie miał godzinę krzyża, gdzie poprowadzą cię na krzyż, gdzie cię przybiją do krzyża, czasami najbliżsi, i stracisz wszystko. I być może okaże się, że twoi najbliżsi stali się twoimi największymi wrogami, którzy cię krzyżują teraz. I zawiśniesz na krzyżu sam. I wszyscy odwrócą się od ciebie. Wracam do pytania, bo ono jest bardzo ważne. Jeśli wcześniej wyprzesz się Boga, co zrobisz? Ja bym się powiesił. A ty? Mówię ci szczerze. Ja bym się powiesił. Tylko że na szyi Jezusa, wtulony w Niego, bym przepraszał całym sercem za to, że Go zdradziłem. I bym poprosił, tak jak święta Tereska o Dzieciątka Jezus, żeby mnie ukarał pocałunkiem. W tym pocałunku przyjął całe Jego miłosierdzie. Bardzo bym tak chciał. Modlę się o to. Modlę się też o to, że kiedy będę przesiewany, nie stracił wiary, że Bóg jest dobry. Że jest nieskończenie dobry dla mnie. Że to wszystko ma sens. Że ja może tego teraz nie rozumiem. I to wszystko bardzo, bardzo boli. Ale kiedy stanę przed Nim, On mi objawi niesamowitą chwałę tego pozornego przekleństwa. Pamiętam, jak czytałem dzienniczek siostry Betrone. Taka włoska siostra Faustyna, która miała niesamowite objawienie Bożego miłosierdzia we Włoszech, dla Włochów szczególnie. I przyszła do niej matka, która była ciężko chora, miała piątkę dzieci. I prosi siostrę Betronę, pomódl się do Jezusa, żeby mnie uzdrowił. Mąż zginął na wojnie. Jestem sama. Mam piątkę dzieci i ciężko choruję. I siostra Betrona oczywiście zaczyna modlić się do Jezusa, ale kobieta tydzień później umiera. Piątka dzieci. Osierocona. I kiedy do niej Jezus przychodzi, ona jest wściekła. Mówi, jak mogłeś? Jak mogłeś? Jezus, słuchając ją, robił coraz większe oczy ze zdumienia i mówi jej tak. Gdybyś wiedziała, jak ta matka zaopiekuje się swoimi dziećmi z nieba, nigdy byś mnie nie poprosiła o to, żeby została uzdrowiona. Jego drogi nie są naszymi drogami. Jego myśli nie są naszymi myślami. Naprawdę. Najważniejsza walka będzie się toczyć o co? Żeby nie zwątpić, że On jest dobry. I to wszystko, co się dzieje w moim życiu, szczególnie kiedy jestem przesiewany, ma wielki sens. Jedna z mistyczek bardzo płakała
z powodu prześladowań przez hierarchię kościelną, mnóstwa kłamstw, które o niej były rozgłaszane. I kiedy Jezus przychodzi do niej kolejny raz, ona mu płacze, wypłakuje swój ból, cierpienie z powodu prześladowania, a Jezus zdumiony jej odpowiada: gdybyś wiedziała, jaką chwałę przygotowuję ci w niebie, nigdy byś mi nie poprosiła, żebym choć rąbek tego cierpienia ci zabrał. Gdybyś wiedziała, jaką chwałę przygotowuję ci w niebie. Kochani moi, my już jesteśmy tutaj tylko na chwilę. Przygotowujemy się do zaślubin z Bogiem. Wydarzeniu, które nazwaliśmy śmiercią. Śmierć ma być najpiękniejszym wydarzeniem naszego życia. Chrześcijanin nie może doczekać się śmierci, bo w śmierci ujrzy w końcu tego, który go stworzył z największej miłości. Oddał za niego swoje życie. Kocha go miłością nieskończoną, szaleńczą. I przyszedł po swojego umiłowanego syna, po swoją umiłowaną córkę, aby zaślubić ją na wieczne szczęście w niebie. Czy rozumiesz, że śmierci nie trzeba się bać? Że chrześcijanie żyli pragnieniem śmierci niejednokrotnie. Jeśli ja boję się dzisiaj śmierci, to dlaczego się boję? Może mam wykrzywiony obraz Boga i boję się Go. A może to są wyrzuty sumienia z powodu mojego grzesznego życia, nieodżałowanych, nieodpokutowanych grzechów. To bierz się do roboty. Pokuta i wynagrodzenie. Ale nade wszystko proszę Cię, żebyś wszedł każdego dnia, chociaż o milimetr głębiej, w to, kim On jest dla Ciebie i kim Ty jesteś dla Niego. Żebyś wzrastał w tej intymności, do której zostałeś stworzony, dla Niego i z Nim. Chciałbym zakończyć słowami Teresy z Avila, która powiedziała tak: niczego już nie pragnę, ani cierpień, ani radości, ale kocham je, bo sama miłość jest dla mnie najsilniejszym magnesem. Moim przewodnikiem jest zdanie się tylko na Jego wolę. Nie mam żadnego innego kompasu. W moim sercu jest tylko to, czego chce On. Gdyby dusza moja nie była zawczasu nasycona, gdyby absorbowały ją przelotne radości i smutki, byłoby to naprawdę gorzkie i smutne. Ale te wszystkie przelotne uczucia spływają po mnie jak woda po kaczce. Dusza moja jest spokojna i tego pokoju nic nie może zakłócić. Gdyby Bóg dał mi prawo wyboru, zrezygnowałabym z tej możliwości. Dlaczego? Ponieważ chcę tylko tego, czego On chce. Przyznaję, długo trwało, zanim osiągnęłam to stadium zdania się na Jego wolę. Ale wreszcie to osiągnęłam. Bóg mną zawładnął i umieścił mnie tu, gdzie jestem. Prośmy Boga, aby On nami zawładnął i umieścił nas w swoim sercu.
kiedy będziemy przesiewani, chciałbym, żebyśmy otrzymali tą łaskę. Wiem, skarby, że gadam, ale może już nigdy się nie spotkamy. I chcę wam zostawić te słowa. To wszystko, co mam w sercu przez te 3 dni. Chcę wam zostawić ukoronowanie tym wersetem z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Że kiedy zdacie się na Jego wolę, powiecie amen na wszystko. Będziecie całkowicie przekonani o tym, że Bóg jest tak dobry dla was. Że kocha was miłością nieskończoną. Miłością, której nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Ostatnia rzecz jeszcze. Pamiętam, jak na egzorcyzmie diabeł wyryczał. Gdybyś znał 1% tego, jak on cię kocha, ten u góry, ja byłbym samotny. Gdybyście znali, powtórzył, 1% z miłości, którą on was kocha, ja byłbym zniszczony. Czy rozumiecie, o to toczy się walka? O poznanie Jego miłości. Głębie Jego miłości do ciebie. Masz problemy ze swoimi ranami w sercu? Czujesz się atakowany przez demona? Czujesz, że jesteś w jego łapach? Tych ludzi dzisiaj przychodzi. Przysięga, proszę o modlitwę uwolnienia. Proszę o modlitwę uzdrowienia. Skarby, to jest wasza praca, którą macie wykonać. Najpiękniejsza praca. Wejść w taką intymność z Jezusem, że wejdziecie w głębie zanurzenia się w Jego miłość na takim poziomie, że szatan już nic nie będzie miał do was. Będzie zniszczony w waszym życiu. Nie ma nic ważniejszego, jak poznać głębie miłości Jezusa do ciebie. I warto zapłacić cenę za to. Chociażby oglądania kilku godzin telewizji dziennie. By adorować Jego miłość. By wejść w intymność z Nim. Twarzą w twarz. Bez żadnych świadków. I dać czas. Jaki dają sobie zawsze czas. Dla siebie ci, którzy się kochają. A wtedy pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł twojego serca i twoich myśli w Jezusie Chrystusie. Amen.